Witam Państwa serdecznie. Nie było łatwo namówić tego jegomościa na udział w Turbo Kozaku, Marcin Drzewłakow, ponieważ powiedział, że przed 40 on tego programu robić nie będzie, a z tego co wiem dopiero 39 rodziny to 6 dni temu. Więc przy okazji wszystkiego najlepszego i cieszymy się, że jednak jesteś. Nie wiem jak Ci się to udało, ale jestem. Dziękuję za życzenia. Marcin, powodzenia. Trzeba podbudować bramkarza troszeczkę. W juniorach zawsze się kiwało bramkarza. Ty byłeś wyznaczony gdzieś w kadrze albo w klubach dokarnych? Byłem wyznaczony, ale nigdy nie szli. Wszystko przed tobą. No tak. Nie tak od dobij, dobij! Obij poprzeczkę, tutaj już mamy część tej konkurencji. Czas na poważne strzelanie. O, proszę. Mam prośbę tylko bez tych wyciągania piłki, żebym się nie... Wy jesteście łobuzy, no. Ale strzał bardzo ładny przeciwnik. Ja myślałem, że trafiłem tylko czubem, ale że prawdziwą, nie? W sumie lepiej tym balonem uznać. Lepiej balonem? Ja tylko byłem faulowany. To był mój wkład rzut wolny, ja byłem faulowany. Zapinaj pasy, jedziemy. Pierwszy trafiony. Och, ty wszystko. Nie ma co się zastanawiać i kombinować. Jak ktoś to powiedział? Egzekucja. Na łatwiznę poszedłeś tam. Ale w obronie własnej to robiłem. I publiczność od strony rzutu rożnego. Bartek! Kibice rzucają gwoździami. Co mam zrobić? Sprawdziłem karty kibica, już nie rzucają gwoździami. Panowie! Za cicho! Z gwizdkiem może pójdzie. Chyba tak. W poprzeczkach testował nas zawsze Dawid Nowak, który zbierał po 50 zł, tylko że idea była troszeczkę inna. Trzeba było trafić poprzeczkę tak, żeby piłka została w powietrzu i z powietrza dobić ją, żeby z powietrza wpadła do bramki, więc to była trochę bardziej skomplikowana kombinacja. Tak. Och ty w życiu. Nie, ale to są takie konkurencje nie dla napastnika. No, z rogu ja nigdy nie wrzucałem, zawsze kończyłem róg, nie? Do środka. To nie jest ćwiczenie dla napastnika, nie? Bo to się później można przyzwyczaić. Brawo! Czasem wychodzi. Ćwiczenia są tendencyjne, liczyłem, że coś będzie ze strzału z głowy, a tutaj same kopanie. Same kiwanie, wszystko to, czego nie miałem. Musisz przyznać, że autopilota ustawiłem idealnie, co? Idealnie, nie, no w ogóle jestem spokojny o drugi strzał. Ku pokrzepieniu serc. Kamil Kosowski mi powiedział, mówi, zobaczysz, zrobisz taki wynik, że nie jednego ligowca przeskoczysz. Nie wiem, czemu tak jest.
możemy, żebyśmy się trzymali pewnych specjalności, a nie próbowaliśmy być dobrzy we wszystkim. Pytanie, czy kosy przeskoczysz? To jest teraz. No tutaj to pół klucz. Dobry wyczyn. W takim razie, na ile strzałów celny mogę liczyć? Trzy, dwa, jeden! Nawet gdybym chciał, nie ma szans, żebym to powtórzył. Mi naprawdę piłki w ogóle nie brakuje, nie? A jak wyszedłem z Old Boyami, czy Marymontu, czy Legii, to zawsze trafi się w przeciwnej drużynie ktoś, kto chce zagrać mecz życia, nie? Kurna, nawet zabiera ci tlen do oddychania, nie? Ja lubię oglądać Turbo Kozaka, ale powiedziałem sobie, nie ma szans, żebym w tym wystąpił. No i zobacz. Zobacz, Koza też tak mówił. Widzisz? No ty masz tego diabła w oku. Bartku, w ostatnim odcinku widzieliśmy, że jednak można u siebie coś wywalczyć i... Można, oczywiście, ja jestem ugodowy. O jakimś takim niedosycie, jeśli chodzi o występ w sezonie podstawowym. Można się podeprzeć dyscypliną dodatkową. Można podnieść punkty. Tyniński pomagał swojemu klubowemu koledze, tak? Tuszyńskiemu, tak. Tak jest. Więc ja tak samo się poprosić o taką dyscyplinę, o taką konkurencję pomocniczą, która nie jest łatwa, ale jak się uda, to przyznamy normalnie 30 punktów. Tu przyznamy 10 punktów tak, żeby nie było wyjścia przed szereg. Ja się wtrącę, bo muszą Państwo dowiedzieć, że ta konkurencja, którą za chwilę zademonstruje Marcin, będzie w Turbo Kozaku w przyszłym sezonie. Będzie się działo, o czym za chwilę Państwo się przekonają. Proszę. 13 obrotów z ręką na piłce. Dookoła, bardzo szybko, w jedną stronę. Po czym trzeba wykonać rzut karny, czyli skierować piłkę do bramki. Wydaje się proste. Zobaczymy, jak wyjdzie w pełni. No dobra, i teraz kurde spokojnie, jak widzę, jedziemy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 13. To jest ta konkurencja. Są punkty! Wpadła? Piękna bramka! Czekajcie, bo ja widzę 4 bramki! Zrobię to są 3 bramki! Ale powiem ci, że jeszcze tak nigdy nie radzę! Bartek, daj alkomat, bo chyba coś było pite! Poszło! Raz, dwa... I've got my baby! Oh, best of all! I've got my baby! 12! Poszło! Niemożliwe! Czy tutaj u was też jest taki wiatr? Ale właśnie walczyłeś nawet jak już byłeś za linią piłki, nie? Powrót ze spalonego!